Witam w moim kolejnym filmiku, tym razem o organizacji biurka, tak jak tytuł wskazuje. Organizacji biurka i ogółem skupiając się na szkole, żeby mieć wszystko poukładane, żeby do wszystkiego było łatwo dojść i znaleźć, i żeby było to dobre miejsce do nauki. Dlatego mam nadzieję, że coś z tego wyniesiecie. Ja nie jestem jakimś mistrzem w organizacji. To dla mnie działa, dla innych może to w ogóle być bez sensu. No ale mam nadzieję, że kogoś to zainspiruje i zapraszam do oglądania mojego biurka. Okej, no to jak widzieliście na tym overview mojego biurka, mam po lewej takie pudełko na książki i zaraz wam je z bliska pokażę i co tam w nim mam. Jakie ciężkie! Strong woman! Okej, no to jest to biurko po wielkich próbach siłowych moich. Wzięłam je na kolana, żeby wam pokazać, co w nim jest. Tak wygląda i chciałam tylko powiedzieć, że trzymam go blisko biurka, bo tutaj są wszystkie moje zeszyty i podręczniki, więc mam go przy biurku, więc jeśli potrzebuję coś szybko, to po prostu sięgam tutaj, odwracam się na krześle, wyjmuję i mam. Albo jak się pakuję, to też mam wszystko tutaj w jednym miejscu. Gdybym miała jakąś taką większą szafkę, to pewnie bym miała szafkę tam i tam bym wszystko trzymała, ale nie mam, więc mam to pudełko i to dla mnie działa. I pokażę wam, co tutaj mam. Mam na przykład tutaj lektury, które przerabiałam, lekturę w sumie, bo to jest po polsku i po angielsku, bo chciałam lepiej zrozumieć. Więc to najpierw przeczytałam po polsku, potem przeczytałam po angielsku, żeby mieć dosłowne cytaty po angielsku. Potem mam tutaj słowniki. Słowniki jakieś tutaj. Jak to się nazywa? Gramatyka i czasowniki po włosku. To tutaj trzymam, bo blisko i jeśli robię zadanie, to szybko mogę po to sięgnąć. Tutaj mam sztukę, którą przerabiamy, jeśli potrzebuję do zadania albo zabrać do szkoły. Tutaj mam takie coś do nauki włoskiego. Tutaj jest płyta i to jest na ćwiczenia ze słuchu. Potem mam tutaj normalne zeszyty moje, wszystkie. Ten jest na przykład z fizyki. I mam je tutaj. Mam podręcznik do zadań z matmy. Mam podręcznik z hiszpańskiego. Kaminos 3. Tres. Mam z włoskiego podręcznik. Mam zeszyt z historii. Ogółem coś mało tych zeszytów. Chyba trochę w szafce w szkole zostawiłam. Tutaj mam takie dwie książki o szkołach, koledżach, sixth formach, do których miałam zamiar i się zapisałam. Znaczy zaaplikowałam, wysłałam aplikację. I teraz mam tutaj trzy takie teczki, o których chciałabym więcej powiedzieć, ale to zaraz. Więc tutaj mam na przykład hiszpański. O, na tym wam pokażę. Biologia. Tutaj trzy. Aha, zaraz wam pokażę. Tutaj włoski. I product design. Z tyłu tutaj mam po prostu różne wiersze, jeśli jakieś przerabiałyśmy. Stare wypracowania. Gazety do wycinek, jeśli coś wycinam dla mojej sztuki. Tutaj mam więcej. I mam tutaj zeszyt z poprzedniego roku z francuskiego, bo pisałam coś tam i potrzebowałam notatek z poprzedniego roku. No i to by było na tyle w tym
w tym pudełku. Mam to, jak widać, poukładane od najmniejszego do największego. Bo ja jestem taka... No taka, lubię tak. Tutaj mam plakat, którego jeszcze nie powieściłam. Harry Potter. I tutaj mam jeszcze zapasowe teteczki. Teraz wam opowiem o takiej przykładowej teczce. I ja, jeśli wiem, że z jakiegoś przedmiotu będę dostawała dużo kserówek, tak jak na przykład tutaj z hiszpańskiego mam pełno... Bla, 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 bla. Takie różne, mam to poukładane chronologicznie. Jakieś... Co jeszcze tutaj mam? Więc jeśli wiem, że będę miała dużo kserówek, to biorę sobie taką teczkę i każdy taki przedmiot ma swoją teczkę. Niektóre mają inne kolory, a niektóre są po prostu przezroczyste. Bo nie chcę przyklejać tych wszystkich kartek tutaj. Tutaj na początku przyklejałam, jak widać, wklejałam do zeszytu i strasznie mnie to denerwowało, że to tak wystaje tutaj stąd i potem się robi taki gruby zeszyt i niewygodnie się pisze. Więc ja założyłam sobie ten folder i trzymam w nim kserówki, zeszyt i taką książkę mam ze słówkami hiszpańskimi. Najczęściej mi się przydaje właśnie to do języków. Mam taki do francuskiego, hiszpańskiego i włoskiego też. No ja mam jeszcze egzaminy jakieś próbne, które mieliśmy, więc mogę sobie przejrzeć, jeśli będę potrzebować. I to jest dobre, bo kiedy się pakuje do szkoły, to nie trzeba szukać tego książki, kserówek i wszystkiego, tylko po prostu bierze się to całe, wsadza się do torby i się ma. Na przykład muszę coś napisać, ale nie umiem znaleźć kartki z zadaniem, to tak myślę, o my, nie chcę mi się tego szukać, zrobię to później. A tak to mam wszystko tutaj i robię od razu. Jeśli widzieliście na biurku, mam te takie segregatory, nie wiem jak to się nazywa. One są z Ikei i mam trzy takie. Pokażę wam, co jest w tym pierwszym. W tym pierwszym mam materiały do nauki, takie dodatkowe. Na przykład powiedzmy ten mam z matematyki. Nie wiem jak to by było po polsku, jakieś vademecum. Coś takiego, że tutaj są wszystkie notatki, które mogłyby się mi przydać do nauki na egzaminy. I są tam też zadania. I mam też osobną książkę z zadaniami z matematyki, która jest razem z tym. I tutaj robię. Mam jakieś tutaj stare egzaminy, które robiliśmy. Takie książki są w ogóle bardzo dobre, więc jeśli macie dostęp do takich jakichś vademecum, to polecam wam kupić, bo ja ogólnie lubię się uczyć z własnych notatek, chociaż bardzo skrupulatnie notuję na lekcji, bo kiedy coś piszę, to wtedy zapamiętuję. Dlatego moim najlepszym sposobem na naukę jest po prostu przepisywanie 100 tysięcy razy i wtedy się nauczę. Mam też takie science, czyli chemia, biologia, fizyka. Mam też zadania. I mam też taki podręcznik, jak tamten z matematyki. Tutaj mam na przykład taką kserówkę z podstawowymi słówkami i wyrażeniami na włoski, które pani nam dała kiedyś. Nie mam tutaj każdego przedmiotu, ale tutaj są na przykład odpowiedzi do tych zadań, żeby sobie sprawdzić. No i tutaj mam jeszcze taki segregator, którym akurat teraz trzymam notatki do uczenia się z historii, bo ostatnio to był mój jakiś ostatni próbny egzamin, czy coś tutaj zostało. Zawsze kiedy się uczę na jakiś konkretny przedmiot, to biorę ten segregator i wszystkie moje notatki wsadzam tutaj. Na przykład tutaj pierwsza strona to są jakieś League of Nations Revision i tutaj mam różne takie akronimy. Nie wiem, czy tak samo jest po polsku akronimy. Zaraz zobaczymy. Chyba tak. Okej. Okay. Akronim albo skrótowiec. Więc tutaj mam takie akronimy i skrótowce. Na przykład, żeby zapamiętać
cele tej League of Nations. Tutaj mam na przykład side i tu jest stop war, improve people's lives and jobs, disarmament and enforce the Treaty of Versailles. Więc takie są łatwe do zapamiętania. To akurat wydrukowałam z takiej strony o historii johndeclair.net chyba. Mam tutaj też różne ksarówki, które pani nam rozdaje itp. Tutaj mam też stare jakieś egzaminy. Tutaj pozaznaczane różne notatki też. I stare notatki z lekcji, też już pozaznaczane trochę. I tutaj taka książka. Więc jeśli uczycie się na jakiś konkretny przedmiot z jakiegoś, na jakiś większy egzamin albo sprawdzian na przykład na półrocze czy coś, to wszystkie notatki sobie wsadźcie do jednego miejsca, żeby wam się łatwiej uczyło. Przynajmniej ja tak mam. Bardziej mnie mobilizuje to, kiedy widzę, że wszystko jest tak ładnie powkładane, bo nie muszę się stresować, że coś jest krzywe. Dalej mam kolejny taki. I w tym mam podręcznik do nauki historii. To nie jest mój szkolny podręcznik, tylko taki sobie kupiłam do nauki. La 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 la. I tutaj na przykład sobie zaznaczałam tematy od jednego tematu do drugiego, które można się nauczyć. I tutaj też są różne zadania. Mam też dwa zeszyty do uczenia się, takie gdzie piszę sobie notatki. Ten już mi się prawie kończy, więc musiałam sobie kupić nowy. Tutaj na przykład się uczyłam prezentacji na ustny francuski. Tutaj robiłam jakieś próbne egzaminy zamknięte z czegoś. Też tutaj się uczyłam jakiegoś francuskiego. Jakieś tam notatki zarobę. No tutaj na przykład, bo się uczyłam. Wypracowanie pisałam. Mam taki jeszcze drugi, który jest grubszy, więc... Ale też zostało mi go tylko tyle. Tutaj na przykład pokażę wam, jak się uczyłam na egzaminy z biologii, chemii i fizyki. Tutaj się uczyłam. Czytałam tamtą książkę, tę Vademecum, i robiłam z niej notatki tak. Na początku pisałam, potem czytałam jeszcze raz i zaznaczałam. Tutaj nie widać, bo tutaj podkreślałam takim zielonym. I tutaj robiłam sobie różne rysunki, żeby mi się zapamiętało. Tutaj się uczyłam matmy. Dalej matmy. Matmy. Tutaj jakieś, chyba się uczyłam prezentacji na ustne coś. Tutaj na przykład się uczyłam pogody po włosku. Jest takie zeszyty poświęcone tylko nauce, też są według mnie dobre. I tutaj mam moje portfolio, w którym jest tylko jeden obrazek albo dwa. Więc nie ma czego pokazywać, to już widzieliście w room tour. Jak na razie moje postanowienia o rysowaniu się nie sprawdza. Więc muszę się ogarnąć z tym. Dalej, w ostatnim już na biurku, to jest mój segregator na zadania. Czyli kiedy wracam, albo taki segregator rzeczy, które muszę zrobić. Więc na przykład, kiedy kończę szkołę, wracam do domu, wyciągam mój planer, taki kalendarz. Patrzę, co muszę zrobić i wsadzam tutaj rzeczy do roboty. Czyli na przykład tutaj jest chemia, bo mam zadanie z chemii. Mam francuski, bo muszę się nauczyć prezentacji na francuski. Mam list od optyka, bo muszę się umówić na wizytę. I tutaj mam jeszcze zeszyt, gdzie się uczę z tej strony matematyka PISZ, bo musiałam się wczoraj nauczyć i skończyłam wczoraj temat dzisiaj. W sumie, więc nie wiem, czemu to tutaj jest, skoro już skończyłam. I dla mnie to działa tak, że ja nie pozwolę, żeby w tym było za dużo rzeczy, bo jeśli ja widzę, że się zaczyna robić wielka kupa rzeczy, to się za to biorę, bo nie lubię patrzeć na to, kiedy to jest strasznie pełne i myśleć, o matko, ile mam do roboty, bo to mnie demotywuje. Dalej mam po prostu
prostu taki ten kubek tutaj z kredkami i długopisami zapasowymi i klejem, jakbym tak potrzebowała. Mam tutaj też książkę Harry Potter po hiszpańsku, gdybym czytała, bo to jest taka dla mnie nauka też hiszpańskiego. Tutaj mam dwa słowniki. Angielsko-hiszpański i polsko-hiszpański, kiedy czytam. I mam tutaj też jeszcze inne książki, ale to tak bardziej dla ozdoby i dla milszego miejsca pracy. Bo ważne jest też, żeby na biurku nie było za wielkiego bałaganu, ale to chyba oczywiste. I według mnie ważne jest, żeby biurko było duże, żeby było miejsce rozłożyć wszystkie książki na nim. I jeszcze ważne jest, żeby było dobre światło, dobre oświetlenie, żeby nam się łatwo pisało. I ja tutaj mam na przykład mój aparat po lewej, jak widzieliście, i obiektywy. Jak na to patrzę, to mi się miło robi. I jak już rozpaczam od nauki i umieram, to patrzę na to i mi się robi lepiej. Tak samo mam tutaj też książki o modzie, też patrzę, jeśli mi się nudzi, to przeglądam, szukam jakiejś inspiracji. I chyba wszystko już powiedziałam. A, pod biurkiem mam jeszcze jedną taką samą, takie samo pudełko, jak tamto, które wam pokazywałam pierwsze. I tam trzymam zeszyty z poprzedniego roku, gdybym czegoś potrzebowała, tak jakiegoś, nie wiem czego. Ostatnio na przykład, tak jak mówiłam, potrzebowałam starego zeszytu z francuskiego i po prostu wzięłam zeszyt stamtąd. Nie szukałam, po prostu wiedziałam, jak wyglądał, gdzie był. Wzięłam go i zaczęłam robić, więc nie opóźniło to w ogóle mojej roboty. I się zdyszałam. Okej. Mam nadzieję, że to wam jakoś pomogło i do zobaczenia w następnym filmiku. Pa!